No i co? Ciekawe, jak się meczyk skończy, nie? Dopiero się zaczął. Siemaneczko, siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię sobie unboxing podczas oglądania meczu Hiszpania-Francja. I postanowiłem, że skoro tu gra Francja, to poszukam sobie tutaj Mbappé. Odpoczniemy sobie trochę od Euro. Znaczy odpoczniemy, no jak możemy odpocząć, jak oglądam mecz, nie? A w ogóle zobaczcie, jaką sobie zrobiłem. Jaki fajny stajaczek. To jest to, co dostałem od Sportzu. Nie od Sportzu, przepraszam, od Antci.pl. Ja sobie tu wsadziłem Cristiano Ronaldo, cztery karty. No i powiem Wam, że naprawdę ładnie to wygląda. Jezu, 100 tysięcy ludzi do mnie pisze o naklejki. Oj, nie dajecie mi... nie dajecie mi spokoju. Tutaj jakiś unboxing robiłem przed chwilą. Tak w ogóle to zapraszam na sklep kartelina.pl. Sebek 10 z moim kodem dostaniecie 10% rabatu. Między innymi też na te naklejki, które dostałem właśnie od kartelina.pl. Dołożyłem tu jeszcze trochę swoich, bo miałem. No i dobra, co? Będziemy szukać. No, nikogo jak... No, Mbappé oczywiście, nie? Tam była akcja podbramkowa dla Hiszpanii. Nie mogę za bardzo pokazywać telewizora, bo znowu mi zablokują, słuchajcie, filmik. Czekajcie. O, tak będzie lepiej. Nie, tak nie będzie lepiej. Czekajcie, zróbmy to tak. O, tak będzie lepiej. Pożyczyłem sobie to Kubusia stoliczek. Kubuś wraca, no w sumie jak oglądacie ten film, no to dzisiaj. W sensie, no nie, no wraca jutro, czyli w środę, a wy ten film dostaniecie, no w środę. Dobrze, że wraca, bo już się nie mogę doczekać. Dobra, wziąłem sobie tutaj World Classa. Mam raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 saszetek. Ej, tak w ogóle to tutaj jest Hiszpania i Francja. No to w sumie możemy zrobić sobie pojedynek. A czemu by nie? Zrobimy? A co tam? Raz, dobra, bawimy się. Która tam minuta? Szósta. Ups! Szósta minuta. Ale Kubuś... Znaczy, nie zwracajcie na to uwagi. Francuzi mają tam szansę. Ciekawe, czy Francja w ogóle strzeli gola. Bo jak na razie to są, tak wiecie, Polska w sumie im strzeliła gola, nie? Na razie są bez bramki, takiej, wiecie, z meczu, nie? No bo tam karny, czy tam, wiecie, no to tak, no i samobuje. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tu też powinno być osiem, przeliczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ej, w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że Mbappé gra bez maski w końcu. Czekajcie, przyniosę sobie coś do picia. Mi zaraz zaschnie w gardle. Gdzie mam to picie? O, tutaj. No i jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, czy trafię tutaj Mbappé, czy też nie. Dobra, zrobimy tak. Pobawimy się troszeczkę czymś innym. Ok, jedziemy z pierwszą saszetką. Tam wynik dalej 0 do 0. Dobra, słuchajcie, róbmy tak. Z tej strony Hiszpania, z tej strony Francja. No, tak jak jest ten. O, Kolomuani leży na ziemi, coś się stało. A na co go tam sfaulował? W sumie mogliśmy zrobić to inaczej. Po prostu otwierać i zobaczyć, ile wpadnie zawodników z danej drużyny. Więc dobra, tak zrobimy. Nie ma sensu się tak bawić, wiecie o co chodzi. Zróbmy to tak. Dobra, co my tutaj mamy? Gnabry'ego, który no już niestety na Euro sobie nie pogra. No tutaj mamy logo Panini. O, mamy Hiszpanów, proszę bardzo. Morata i Olmo. Mamy pierwszą naklejkę. Co jest grane? Ej, ja tu gadu, a Francja strzela bramkę. Co jest grane? Czekajcie, bo tutaj mam jeszcze jednego Hiszpana. I tutaj mamy... Kto tu jest w ogóle? Też Hiszpania. W ogóle kto tam strzelił bramkę? Halo? Kolomuani chyba, bo się cieszy. Nie zauważyłem nawet. O, jest powtórka. Czekajcie, sobie tylko luknę. Jakieś nagrywałem takie odcinki, wiecie, unboxing podczas oglądania meczu. Co to było? Podanie do Mbappé. Mbappé co zrobi? Ja nawet nie założyłem. Wow, pięknie. O, cyk. I p.
Pyk do bramki, elegancko. No nie mogę za bardzo pokazywać, żeby mi tu nie przycięli tego filmu. No dobra, słuchajcie, 1-0, Francja w końcu strzela gola. A jeszcze dzisiaj tak mówiłem znajomym, że ja nie chcę nic mówić, ale Francuzi przejdą. Przejdą dalej i będą grać w finale. Zobaczycie. Takie jest moje zdanie, chociaż no bardziej bym tu wolał, żeby Hiszpania wygrała. Kubuś będzie się cieszył. Mój Mbappé zalicza asystę. Mówiłem Kubusiowi, dzisiaj twój Mbappé gra, a on, no to oglądaj. Harry Kane na kolejce kapitana świecącej. Tu mamy Włochy. Brazylia i znowu Włochy, więc nic. No to nieźle. 9 minuta i już Francja prowadzi 1-0. Kolomuani. No nieźle. Dobra, lećmy z drugą saszetką. Z trzecią saszetką, przepraszam. Ja tu gadu, a tutaj patrzcie, 3 naklejki z Francji. Ale zobaczymy, co dalej. Dobra, muszę sobie w ogóle pouzupełniać, ale nie do albumu, tylko po prostu wiecie, jak ja to robię z naklejkami, oprócz euro, co nie? Dobra, jedziemy. Tutaj Niemcy, Müller, Argentyna, Brazylia, no i tutaj mamy Herbik. No to niespodzianka, powiem wam szczerze. A wszyscy mówili, nie, no co, ty przecież Hiszpania, no oni tyle strzelają bramek. Ale powiem wam, coś mi się wydaje, że jeszcze Mbappé tutaj coś strzeli. Dobra, Mbappé tam już żyje chyba tym, wiecie, jak to się nazywa? Prezentacją na Bernabeu. Tutaj mamy Brazylijczyka. Rock and roll, Włochy, Niemcy, Anglia, Bellingham, no pięknie. I Hiszpania znowu, proszę bardzo. A Francji jak nie ma, tak nie ma. Była szansa dla Hiszpanów tutaj. O, Francja jest, żeby nie było. Dobra. Ej, a w ogóle... A nie, dobrze. Tam to jest Nacho. Myślałem, że to Carvajal. Carvajal ostatnio czerwoną kartkę dostał. Nie, no wiadomo, wolałbym, żeby Hiszpania wygrała. Ale Kubuś by wolał, żeby wygrała Francja. Dobra, Rüdiger. Tutaj mamy 2002 rok i tutaj Brazylia. No i tutaj znowu Brazylia. A tutaj mamy co? 2014 Niemcy. No te i te naklejki są przepiękne. Mamy tutaj legendę. Dobra, ale patrzcie, ani jedna naklejka z Francji. Co tu się w ogóle dzieje? Ciekawy jestem, jaki wynik obstawialiście. Napiszcie w komentarzu, jaki wynik obstawialiście i w ogóle jak myśleliście, że kto wygra, nie? Podejrzewam, że większość pewnie była za Francuzami. Dobra, rzucę to tu, posprzątam później. Okej, znowu Włochy. Tych Włochów tu się sypie i Brazylijczyków, proszę bardzo. Następny Włoch. No i kolejny. Co to tutaj się w ogóle wyrabia? I Niemcy, Gundogan. Fajne, te naklejki są takie duże. Mogli z euro takie zrobić, nie? Ale i tak, euro to po prostu pobiło tutaj wszystko w tym sezonie. Upsi, dobra, później posprzątamy. Co my tu mamy? No gdzie jest ta Francja? No halo. Dobra, jedziemy. No i oczywiście Niemcy, Anglia. O, jest Francja. Kunde. W końcu coś. Dobra. O, Francuzi się cieszą. Jest, w końcu strzeliliśmy bramkę podczas grania. Niesamowite. I to nie był samochód. O Jezu, co tam się dzieje? Aż się koszą masakrycznie. Argentyna. Rüdiger znowu. Legenda kolejna. Brazylia i tu Argentyna. Ej, w ogóle... Strasznie, patrz jak dziwnie przycięli tą naklejkę, co nie? W porównaniu do tej. Strasznie szybko to euro minęło. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 mecze oprócz tego, które teraz oglądam, zostały. No bo jeszcze jeden półfinał i potem finał. I co ja będę potem oglądał? Nie no, ja akurat jadę nad morze. Dobra. Harry Maguire! Zawsze mi się to kojarzy. Argentyna, no i co tu jest? Znowu Hiszpania. Patrzcie, ile już naklejek z Hiszpanii. A z Francji tylko jedna. O, tu się jakiś
świeciaczek mi tu świeci prosto w oczy. Ja ogólnie trafiłem już Mbappé w tej kolekcji, ale chciałbym trafić jeszcze jednego. Tam chyba jakaś poważna kontuzja. Kapitan Gundogan. Argentyna, Anglia, Argentyna i Niemcy. No, Carvajal siedzi na trybunach. I Gavi obok z tą kontuzją po ostatnim meczu, co go potraktował Toni Kroos. Nieźle, co? Dobra, co my tu mamy? Raucho, mamy Francję, Rock'n'Roll i Chouameni. Dobra, znowu Hiszpania i znowu Hiszpania. Yamal, patrzcie ile nakleje Hiszpanii, a ile Francuzów, tylko dwie. O, Rabiot leży, coś mu się tam stało, boli go noga. Ale dziwnie się otwiera te saszetki. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? Anglia. Znowu Harry Maguire. Dobra. Włochy, Brazylia. O, tutaj mamy Cannavaro. Cannavaro, legenda. No i tutaj już nic ciekawego. Ile mi tam jeszcze zostało? 4 saszetki do końca. Będzie rzut wolny. Będzie strzelał Mbappé. Czy Mbappé strzeli? Dawaj, strzelaj, Kubuś się będzie cieszył. Jak na razie strzeliłeś tylko z rzutu karnego. Jeszcze. O, czekaj, czy strzeli. O, co my tu mamy? Niemcy. Rudiger między innymi. Jest Francja, znowu Koundé. Gundogan. O, i kolejna Francja, legenda. Dziorka F. I strzela Mbappé i prosto w mur. A tutaj mamy Anglię. Dobra. Cyk. Jedziemy dalej. Ej, kurczę, mógłby tu Mbappé wpaść. Nie obraziłbym się. Dobra. Ile tam jeszcze? 3 saszetki do końca i zaraz będziemy oglądać. Ale kurczę, Francuzi tutaj jak na razie grają. Nie to co z Portugalią, to straszny ten mecz był. Dobra. Brazylia, Rashford i tutaj Pelistri. Ojej, już tylko 2 saszetki do końca. Szkoda. Czajcie, jakbym tak oglądał. Przez cały mecz, 45 minut, otwierał saszetki. Niezła akcja by była, co? To by było niezłe. Dobra. Ale to bym otwierać z euro na przykład. I próbować trafić jakąś naklejkę one of one. Już 3 na świecie są trafione. Oficjalnie, bo może ktoś jeszcze trafił, a o tym nie powiedział. O, Di Maria, siema. No i ostatnia saszetka, słuchajcie. Ale i tak widzę, że tutaj więcej jest Hiszpanów. Chyba, że tutaj się sypnie trochę Francji. I co my tutaj mamy, moi drodzy? Brazylia. O, Vini. Jest i Vini. Jest i on. No i proszę, jest Francja. Kolomuani, gość, który przed chwilą strzelił gola. Niemcy. Tu jest Anglia z 66 roku. I tu na samym końcu Miroslav Klose. Dobra, słuchajcie, patrzcie, troszkę tych naklejek jest, no i przeliczymy sobie, Francja, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć naklejek z Francji, no ale już widzę, że tutaj jest więcej z Hiszpanii, zaraz zobaczymy ile, na moje oko to jest chyba 7, zaraz zobaczymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 i 7. No kurde, ja to mam oko, co nie? I to jeszcze 2 specjalne powtórki, nieważne. Mbappé nie wleciał, no trudno. Słuchajcie, ja na spokojnie idę sobie oglądać meczyk. Napiszcie w komentarzu, jaki wynik obstawialiście. Tylko nie piszcie tam po meczu, wiecie, tego prawdziwego wyniku, bo czasami tak jest, że na przykład mecz się skończył, ktoś napisał 1-0 dla Francji. Yeah! Dobra, nieważne, słuchajcie. Pozdrawiam Was. O, Francja ciśnie, czy jeszcze będzie? Dawaj Mbappé tam, jedziesz! Strzelaj! Lawa! Mało brako. Jeszcze jest akcja. O, coś czuję, że Francuzi wygrają. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! O, patrzcie się, załamał się trochę. Dobra, cześć!